Akurat w wigilijny wieczór dowiedzieliśmy się, że z juniorem GTŻ Joe Heinzem nie jest tak źle, przebywa w szpitalu po poważnym wypadku, ale mamy właśnie świeże informacje od pana Piotra Ponikowskiego. W jakim stanie znajduje się Joe Heinz? Właśnie jestem świeżo po rozmowie z ojcem Joe'ego i te wszystkie plotki o kręgosłupie, o przebiciu płuca, to jest oczywiście nieprawda. Płuco jest zapadnięte i to jest największy problem. Żebra są złamane, to się zgadza. Jest złamany też obojczyk oraz, jak to określił ojciec Joe'ego, złamany jest ramię. Być może jest wyhaczone, być może po prostu jest złamana górna część ręki. Dokładnie tego nie potrafimy określić. Ale nie jest tak źle, jak donosiły pierwsze plotki. W jakim nastroju jest tata Joe Heinz? Nie jest tak złym, jak myśleliśmy wcześniej. Też jest zadowolony, że te wszystkie plotki okazały się w większości nieprawdą. Podobno powiedział, że bywały gorsze wypadki w przypadku Joe. Jak wszyscy wiemy, Joe Heinz nie w poprzednim, tylko jeszcze w poprzednim sezonie miał bardzo poważny wypadek. Chodził w kołnierzu ortopedycznym, łącznie z takim całym stelażem podtrzymującym go, bo to wyglądało dramatycznie. Aktualnie jest dużo lepiej niż było wcześniej, także to są jego słowa, powiedział, że bywało gorzej. Nie jest tak źle. Czyli dziękuję za dobre wiadomości. W Wigilii akurat. Tą oczywiście żużlową. Tak, tak.